moim zdaniem tworzenie pomysłów można zaplanować, na pewno można stworzyć przestrzeń na to, żeby te pomysły wykiełkowały. I teraz są dwa sposoby na to, jak takie pomysły mogą powstawać. Jedna wersja jest taka możliwość, że instytucja sama w sobie zatrudnia zespół kreatywny, który generuje pomysły, po czym współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami w doprowadzaniu tych pomysłów do końca, ubieraniu ich powiedzmy w warstwę graficzną, programistyczną i tworzeniu gotowych produktów. Inną możliwością, która moim zdaniem jest bardzo atrakcyjna dla instytucji kultury, jest wejście we współpracę z agencją kreatywną, której specjalizacją jest również tworzenie pomysłów na potrzeby na przykład instytucji kultury. I takich agencji jest trochę, Superskrypt również jest taką agencją. Chcemy zostać zaproszeni do stołu przez instytucje również w tej fazie generowania pomysłu, tworzenia go i mamy poczucie, że możemy wnieść coś w ten proces. Zazwyczaj proponujemy instytucji etap strategiczny, w którym dowiadujemy się jak najwięcej o potrzebach instytucji, o celach, które jej przyświecają, o różnych perspektywach osób wchodzących w skład zespołu po stronie instytucji, również o zasobach, które ta instytucja posiada i mogłaby wykorzystać w projekcie. I to jest powiedzmy taki etap analityczny, gdzie zbieramy jak najwięcej wiedzy. Później wyciągamy z tego wnioski. Są dwa czynniki, które mogą wpłynąć na to, że pomysł się zatraca gdzieś po drodze podczas powstawania projektu albo w ogóle nie ma takiej przestrzeni, która pozwala mu w pełni zaistnieć. Jeden czynnik jest taki, że czasami mamy poczucie, że instytucja nie chce nawiązać w pełni partnerskiej relacji z wykonawcą i nie darzy go takim zaufaniem, żeby dopuścić możliwość, że my również chcemy wygenerować jak najlepsze rozwiązanie problemu. I wtedy mamy poczucie, że nie mamy nawet takiej szansy, żeby zainteresować się na poziomie tworzenia pomysłu od podstaw problemami, które instytucja chce rozwiązać, tylko wydawane są nam instrukcje bardziej ślizgające się po powierzchni zadania, niż pozwalające nam wniknąć do głębi i faktycznie zająć się istotnymi problemami. Już memem internetowym jest projektant, którego klient trzyma za rękę i prowadzi ruchy myszki. Może to nie jest do końca aż tak jaskrawe, ale często mamy wrażenie, że nie mamy okazji porozmawiać z osobami, które faktycznie zajmują się rozwiązaniem problemu po stronie instytucji. Nie mamy okazji przeanalizować i zgłębić tego, co jest najważniejsze w produkcie, który tworzymy, tylko dostajemy pewne instrukcje co do tego, czy to ma być w jasnej tonacji, czy ciemnej tonacji, czy ma być, nie wiem, kolejna podstrona, czy też jakiś połączony widok. I mamy wrażenie, że przez to nie jesteśmy w stanie rozwinąć w pełni naszych możliwości, rozwinąć skrzydeł, żeby doprowadzić do jak najlepszego produktu. A drugim czynnikiem jest to, że często dochodzi do pewnego ścierania się wizji i to jest naturalne, że klient jako ten właściciel produktu w pewnym sensie, który zostanie później z nim, ma swoje pomysły na to, jak on powinien wyglądać. Jednocześnie zatrudnia agencję, której rolą i zadaniem jest również stworzenie pomysłu na to, jak produkt powinien wyglądać. Niedobrze jest, kiedy dochodzi do tego, że tworzy się dynamika ścierających się wizji i walki o to, kto ma rację i która wizja jest lepsza, a czasami mam poczucie, że w ten sposób klienci zaczynają nas widzieć. Ważne dla powodzenia projektu moim zdaniem jest stworzenie takiego zespołu, który rekrutuje się zarówno z osób po stronie instytucji, jak i po stronie wykonawcy, któremu faktycznie na sercu najbardziej leży powodzenie projektu i który jest w stanie ze sobą pracować w ten sposób, żeby łączyć elementy wizji po obu stronach i obdarza się pełnym zaufaniem.